Czy Wielka Brytania pozostanie jednak w Unii Europejskiej? To pytanie jest w ostatnim czasie coraz częściej zadawane, ponieważ polityka wewnętrzna w Wielkiej Brytanii, która zresztą doprowadziła do tego referendum, staje się tak skomplikowana, że nie wiadomo w jaki sposób brytyjscy politycy mieliby się porozumieć sami ze sobą, bo tak naprawdę Brytyjczycy już się porozumieli z innymi krajami Unii Europejskiej. Mówiąc, Brytyjczycy mam na myśli brytyjski rząd. To porozumienie zostało podpisane, w czym więc problem. No, problem w tym, że brytyjski parlament jeszcze musi na to porozumienie dać e, zgodę i powszechnie oczekiwane jest, że tej zgody nie będzie, bo opozycja, jak to opozycja zwykle chce wykorzystać taką sytuację do e, ugrania czegoś w sensie politycznym. Natomiast e, premier May e, ma tak słabą koalicję, że wystarczy trochę zbuntowanych szabelek, a takich w rządzie konserwatystów jest mnóstwo, a żeby to głosowanie zakończyło się porażką. I pytanie co wtedy? No właśnie, już zaczęły się rozważania nad tym, co się stanie z Wielką Brytanią bez porozumienia i ze zbliżającym się terminem 29 marca przyszłego roku, kiedy Brytyjczycy musieliby opuścić Unię Europejską i padły pewnego rodzaju um, można powiedzieć ciekawe stwierdzenia, bo z jednej strony brytyjski parlament będzie jednak musiał dać zgodę na opuszczenie Unii bez porozumienia, no więc wiadomo, że takie, takie głosowanie na tak, na coś takiego byłoby szaleństwem z punktu widzenia polityków, którzy się na to zgodzą, a z drugiej strony Unia Europejska wysyła sygnały, słuchajcie, możecie wycofać artykuł 50, od którego te dwa lata kończące się w marcu przyszłego roku mijają, w każdym momencie. Yy, oczywiście nie wiadomo co wtedy, no bo Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii, wycofanie artykułu 50 niejako tą procedurę wyjścia z Unii by zerwało. No i właśnie... Jednym z rozwiązań, o którym się mówi, jest drugie referendum. Na ten moment nie ma dla takiego rozwiązania poparcia politycznego, ale już znalazło się 17 posłów, którzy żądają jego przeprowadzenia. Kluczowe jest tutaj stanowisko Opozycyjnej Partii Pracy, gdzie rośnie presja na um, lidera tej partii, który osobiście jest za wyjściem e, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale zdecydowana e, większość posłów z tej partii chciałaby w Unii Europejskiej pozostać. Jeśli Partia Pracy zmieni zdanie i będzie dążyć do takiego drugiego referendum, jest ono całkiem realne. A gdyby to się odbyło, to obecne badania opinii publicznej pokazują, że opcja pozostania w Unii Europejskiej mogłaby tym razem wygrać. Badania pokazują, że to już nie Brytyjczycy, a Włosi są najbardziej eurosceptyczni. A wśród badanych aż 49% uważa, że decyzja o Brexicie była błędem, a tylko 39% uważa nadal, że była to decyzja słuszna. Oczywiście badania opinii publicznej mogą się zmieniać i w przeszłości właśnie były zawodne, między innymi w przypadku Brexitu, ale. no. Taka szansa, że jednak Wielka Brytania pomimo tej całej zadymy politycznej pozostałaby w Unii Europejskiej, nagle zaczyna wracać i nie wygląda to na scenariusz całkiem nierealny.